dwa, jeden, zapięte, start. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z otwieranego dzisiaj dla wszystkich mieszkańców Opola lodowiska pod Chmurką. W tej chwili trwają ostatnie prace nad czyszczeniem i przygotowywaniem tafli i już dzisiaj mieszkańcy miasta, wszyscy, którzy pragną tego typu zabawy, jazdy, będą mieli okazję wspólnie się tutaj pobawić, być może niektórzy nawet potrenować i przygotować się do sezonu zimowego tak na dobra. Jazda na łyżwach to jest samo zdrowie, jak to się mówi, zwłaszcza w takich okolicznościach przyrody. To dzisiaj otwarcie już tego lodowiska po południu od godziny 15. Natomiast w niedzielę taki specjalny rodzinny piknik. Będą ice marshalowie, czyli ci, którzy rzeczywiście są ekwilibrystami na lodzie. Będą gry i zabawy dla dzieci. Będą specjalne maskotki, które będą dzieciakom towarzyszyć. No i będzie można się przez cały dzień bawić, bo od godziny 14 w niedzielę ta zabawa będzie trwała. Natomiast oczywiście lodowisko będzie otwarte przez cały tydzień dla wszystkich chętnych. Lodowisko ma bardzo przystępne ceny i co najważniejsze, można sobie wypożyczyć takie jak ja, łyżwy i po prostu tutaj bawić się przez niemalże cały dzień. Jak mówią w tej chwili pracownicy Mosiru, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to do końca lutego będzie okazja tu wspólnie się codziennie bawić. Ale jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj od godziny 10 tutaj opodal w hali odbędzie się także i taki fajny pomikołajkowy festyn sportowy z udziałem między innymi wicemistrzyni świata w biatlonie, pani Guzik. Będą gry, zabawy, będzie w cudzysłowie oczywiście hokej, curling, wszystkie takie zimowe dyscypliny, które będzie można w taki sposób dla blisko 200 dzieci przygotować i ta zabawa potrwa od godziny 10 do godziny 14. Także atrakcji dzisiaj na Toyota Park bardzo dużo, to pozwólcie Państwo, że życząc miłego dnia i zapraszając Państwa dzisiaj na otwarcie o godzinie 15, później w niedzielę na 14, ja już sobie potrenuję. Miłego dnia!